To musi być choinka. Na 150%. To nie? Co? Tego nade mną, pode mną. Ten przede mną teraz. A, dobra. Przede mną. Raz jeszcze witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym trybie na moim kanale. Tym razem zagramy sobie w Prop Hunta z bałwanami. Pamiętajcie o tym, że jeżeli film wam się spodoba, żeby dać lajka oraz żeby zasubskrybować mój kanał razem z tym małym dzwoneczkiem, słuchajcie. Również, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to wpiszcie w sklepie kod ZIPEK. W zamian za to między 8 a 23 lutego dostaniecie darmowe skórki, więc nie czekajcie i zróbcie to teraz. Pamiętajcie o tym, że odcinki pojawiają się zawsze co drugi dzień o godzinie 15, a live'y codziennie o godzinie 18. Już nie przedłużam, zapraszam was do odcinka, bo było naprawdę mega, mega zabawnie. Reguły gry Prop Hunta są naprawdę bardzo, bardzo proste. Zadajemy na przemian pytania i po każdym pytaniu strzelamy raz ze snajperki do jednego z bałwanów. W zależności od tego, w której rundzie ustrzelimy naszego bałwanka, tyle punktów dostaje i przechodzimy do następnej rundy, w której kolejna osoba się chowa. Każdy z nas ma dwie rundy, kiedy się chowa, więc już nie przedłużam i zapraszam do gierki. Chodźmy. Dobra, także zasady zostały już wyjaśnione. Chłopaki poszli... Jeden z chłopaków, kto tam poszedł? Erik poszedł rozkładać wszystkie bałwany tak jak trzeba. I my czekamy już, aż wszystkie rozłoży. Potem zaczynamy gierkę i od kogo? Kto pierwszy zaczyna? Jednego postawię Michał. Tutaj sobie. Kto pierwszy zaczyna? Dawaj, zagrajmy w co? Dobra. Co? Ale w co? Papierami rzucę? Ja nie wiem, czy mam. Ale ja nie mam takiej emotki. Ja też nie. Masz, mogę ci dać lodowy krążek co najwyżej. Dobra, to co? Ty pierwszy zaczynasz, czy ja pierwszy zaczynam? Szybko, musimy jakoś... Ja zaczynam? Dobra, no, dobra, ale to jest czyli... tak, że to my się dzielimy na rundy? Ja pierwsza, ty druga? No tak, tak, ja pierwszej zadaję, pierwszy strzelam, potem ty drugiej zadajesz, drugiej strzelasz i tak na zmianę. Ej, dobra, Erik, jak tam? Rozstawiłeś się? No czekaj. Boże, come on! Ale to będzie ciężkie. Ty masz jakieś pytanka przygotowane? Ja nie, tak mniej więcej, tylko coś przygotowałem. Dobra. Już, gotowe? Jestem. Dobra, otwieramy. Pyk, brama otwarta. O! Czy... Ale patrz, jak tam się bugują w ogóle te bałwany, patrz na tego. Czekaj. Ej, to jest najśmieszniejsza rzecz na świecie. Ale ja próbuję od razu pierwszym strzałem. Bez kitu. Nie! Ej, ale pytanie nie było. Bez pytania masz 0 punktów. Dlaczego? Co tam się działo? Ogon ci wystaje. Bez kitu. Ej, dobra, czekaj, jest... Ina może zmienię. No, dobra, wracamy za chwilkę. Dobra, teraz jak mam chwilę czasu, to wspomnę jeszcze o tym, żebyście wpisali w sklepie kod twórcy ZIPEK. Słuchajcie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, najlepszy to kod. Tak, dokładnie tak, najlepszy kod, ten co widzicie tutaj pode mną. Nie wiem, czy dobrze wskazuję, nie, źle pokazuję. Tutaj, w tym miejscu, wpisujcie go i słuchajcie, zaczynamy gierkę. Dobra, let's go! Ej, co te bałwany na starcie w ogóle robią? Mam nadzieję, że nie jesteś jednym z nich. No nie. Rzeczy, ej, teraz fajnie, mało jest tych bałwanów. Co w sumie nie jest dobre dla ciebie zbytnio, ale... No dobra. O nie! Stary, jesteśmy w tej samej drużynie. Jesteś ready, dobra, tak, otwieraj drzwi. Z kopa wjeżdżam. O nie, czekaj, tunel. Okej, dobra. Jesteśmy... No. Bałwanki wszystkie... Ej, dobra. Ten bałwanek wygląda coś dziwnie, ten najbliżej co jest. Dobra, czyli moje pytanie jest pierwsze, tak? Moje pytanie jest pierwsze. Erik, moje pytanie brzmi... Słucham. Czy jesteś skierowany w naszą stronę głową jakby? Czyli jakby, czy patrzysz w naszą stronę? Czyli czy patrzysz jakby na... Na kompasie? Czy patrzysz w stronę... Czy patrzysz od SW do NW na kompasie tak mniej więcej? Czyli jakby w naszą stronę, tak? Tak. Czyli jesteś tak mniej więcej obrócony w naszą stronę. Okej, czyli na pewno nie... A w sumie wszystkie bałwany są... Nie, tamten nie jest. Dobra, strzelaj. No dobra, czyli strzelam jako pierwsze. Pierwsza runda z pierwszego punktu. Zobaczymy. No dobra, no to... Tyle. Ten. Dobra, kolejny. Nie ma tego. Pytanie. Czy blisko ciebie jest kolor niebieski? Mam na myśli jakiegoś, wiesz, metalu albo... Tak, kurde, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie i ja chyba... Myślę, że może ten? Ale nie? Tu jest też dużo niebieskiego koloru, więc... O! To ten na kanapie, strzeliłeś na kanapie, tak? No. Kurde. Dobra, czyli trzecie pytanie. Ej, dobra, myślałem, że będzie łatwiej przy takiej ilości bałwanów. Czy jesteś na... Na... czarnym polu?
nie jestem na czarnym polu. Nie! Dobra, to zaryzykuję, bo na białym polu jest tylko jeden bałwan, który jest obok niebieskiego, więc... O nie! Czyli jest na żółtym, na pewno jest na żółtym. Skąd wiesz? Nie jestem pewien, że jesteś na żółtym. Koło niebieskiego, na pewno, no. Czekaj, ja muszę zapytać teraz, tak? Tak, tak, tak. Jest to trzy, jest żółty, biały i czarny. Też widzicie, dobra, okej. Dobra. Czy on jest tam, na podłodze? O, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Jeszcze raz powiedz. Stoisz na podłodze. Tak. Stoisz na podłodze? Tak. O kurde, czyli co? Czyli wychodzi na to, że trzy bałwany. Trzy bałwany? O tak, trafił! Jest! Yeah. Czyli na czwartym pytaniu, tak? Kurde, czyli dostajesz cztery punkty. Cztery punkty dostajesz, jest po dwie rundy są dla każdego, także... Zastanawiam się, czy to jest tak, aż tak łatwe z waszego widoku, czy... No wiesz co, zobaczymy, teraz ja może się schowam, co? To sam przekonasz się. A ja tutaj, ja trochę więcej tych bałwanów rozstawię, wiesz? Nie, o, kurde, ja muszę je tak trochę odwróconych w tą stronę, trochę w tą stronę. Tak, wszystko taktycznie trzeba. Dobra, czekajcie, jeszcze nie. Czemu się nie namalował? Dobra. Chociaż w sumie dużo bałwanów może być. Start! Jestem gotowy. Weź to otwórz. Ej, zamknąłeś. O kurde! Ej, jak wyszedł Michał, to takie stresujące. O nie, co ja mówię? O, nie, to jest takie stresujące. Już wiem, że... Ale nie. Dobra, dawaj, zaczynaj. O, fuck. Ja? Czy stoisz na czymś? Wiedziałem. Nie! Trochę masz strzał, strzela Jerek. Strzał, czekaj. Uwaga! Nie celu! Nie, dobra. Ej, patrz. Gdzie ty coś strzelił w ogóle? Dobra, zapytam. Jesteś blisko skrzynki? Tak. Dobra, jestem. Dobra. Skrzynki, ty strzelasz. Jezu, tak szybko, to już strzeliłeś, tak? Strzeliłeś? No. Tak. Trzecie pytanie, dawaj. Dobra. Czy stoisz na czarnym polu? Tak. Tak, stoję na czarnym polu. Jezu! Ej, wiedziałeś przez to, że tak się zastanawiałem, tak? Nie? Byłeś jedyny pomiędzy... Co ty gadasz? No i się zastanawiałeś, czy na czarnym polu... O nie, o nie, po co ja się zastanawiałem? Fuck. Czyli co, to było które? Trzecie czy czwarte? Czwarte to było. Czwarte pytanie? Nie, trzecie, trzecie. Rzeczywiście, no. Fuck, tylko trzy punkty. No teraz muszę ogarnąć, jak to zrobić. No to stary, spokojnie, nie śpiesz się, masz czas. I tak jesteś ostatni z pierwszej rundy. Także, czyli jak na razie co? Eryk, masz 4 punkty, ja mam 3 tylko. Wygrywam. Czy wygrywasz? Wygrywam. Kurde. Fuck, wow. Wygrywam sobie taką. Już gotowe? Ready? Gotowe. Uwaga. Lecimy. O kurde, ten co bałwanów nał! No nie! O fuck! No nie. Rzeczywiście taktyczne dobra, podejście do rundy. Dobra. To będzie. To co, kto zaczyna? Kto zaczyna pierwszy? Kto zaczyna pierwszy? To może ja, bo ty ostatnio zaczynałeś. Dobra. Kto dalej rzuci piłką? Uwaga! Michał! A, kto... Nie. Dobra, Michał, czy dotykasz stopami ziemi? W sensie, czy jestem na... Czy jesteś na ziemi? Po no prostu. Tak. Kurde, dobra, to jest dużo rzeczy, dużo bałwanów w sumie na ziemi. Dobra, więc dobra, nie jest dobrze. Dobra, czy uwaga, na ziemi może ten? Gdzie ty strzeliłeś? Ja nawet nie zauważyłem, gdzie strzeliłeś. Do tego, ale on się nie rozwalił. Rozwalił się. Dobra. Jaki polegowany, dobra, dawaj. Kurde, trzeba uważać, żeby tam nie wpaść. Najłatwiejsze to kolor, więc stoisz na białym. Pamiętaj, że mamy mało pytań. Wiem, 10 właśnie, nie stoi kurde, na białym. Kurde, nie stoi na białym. Dobra, czyli... W sensie zawsze strzelasz, nieważne co. Aha, o, gdzie strzeliłeś? Tam, o tu. A, spoko. O, widzę, dobra. Całe skupowisko ich, dobra. Teraz moje pytanie, w związku z tym, że 3 i 4 punkty trzeba, stary, jak najszybciej. Może w następnej rundzie się pobawimy. Dobra. Więc moje pytanie brzmi następująco. Czy jesteś na żółtym polu?
Tak. Na żółtym polu jest, dobra. Dobra, to jest jesteś na żółtym trzecie polu. Trzecie pytanie. I słuchaj, słuchaj. Strzelaj. On nie patrzy raczej w żadną stronę, gdzie są jakieś item, ale jakieś zobacz, rzeczy. Ile, zobacz, ile wiem, tam dużo. Jest odwróconych. No. No. Tamten, dobra, nie wiem, wezmę. Tamten po prawej na tym, na zielonym. Wezmę, zabiję tego najbardziej przy ścianie. Tego! Nie było go. Tak, teraz czwarte pytanie. Ej, dobra, dawaj. Dobra, czwarte pytanie. Możesz teraz na przykład coś... Czy widzisz przed sobą skrzynki? Musimy go teraz zabić, ale jak musisz go zabić? Nie. Nie widzi skrzynek. Dasz radę, dawaj. Na ziemi, a zapomniałem, że on na ziemi stoi. O nie, no na ziemi, skrzynek. Na ziemi i nie widzi skrzynek. I w ogóle nie widzi za dużo, przecież tak mówił. Na żółtym polu i nie widzi za dużo. To może być, może... O! Gdzieś strzelił? Tutaj na dole. Tu, na blisko? No. Właśnie, to też może być. Ej, mi się wydaje, że to ten tutaj jest. Ten tu, w tym miejscu. Ej, ten, co na niego patrzę teraz? No. Jest taki sam, nie? Samiuteńki, taki... Taki, a! Stoi sobie. Dobra, piąte pytanie. Czy jesteś... Na środkowej, jakby na środkowej linii wzdłuż żółtego pola. Wszystkie pytania. Jakby jest, są trzy po kolei, nie? Pierwsze, drugie i trzecie od... Każdy ten kolor ma trzy kwadraty. Trzy kwadraty, tak. Czy jesteś na środkowej linii wzdłuż? Czyli na ósmym jakby numerku. Nie chcę was okłamać, nie wiem jak to wiesz. Dobra, to zmieniam pytanie. To skoro tak, moje pytanie brzmi następująco. Czy patrzysz się w okolice od SE... Do SW. Tak. To zawęża bardzo krąg, dlatego tak, że... dobra. On jest na dole i patrzy... On może być tak, jednym z tych tutaj przy tych, przy ale krzaczkach. Ale też, no, a może być też... Może być ten właśnie blisko tutaj. Dobra, ja zabijam tego blisko. Dobra, uwaga! Dawaj. Ten! I co? Nic! Nie! Piąte pytanie! Teraz nie, szóste teraz to no. Ty jesteś bałwanem? Nie, Eryk, czemu takie pytanie? Ty widzisz inne bałwany przed sobą? O kurde, ale to jest na pewno dobre pytanie? Tak. Dobra. Tak, widzę bałwany. Ej, a co myślisz o tym tutaj? Tym tu, po środku? Tym tutaj, o tutaj. To jest tak dwa, stoją obok siebie. Jeden patrzy na nas, a drugi patrzy tam na SW jakby. Słuchaj, ej, czy to nie jest jeden bałwan nie został tylko? Dwa to zostały. Jest ten! Nie, ten? Który jeszcze? Patrz, tutaj, przed tym, przed żywopłotem. Przed jest, żywopłotem? Widzi, tak, przed nim jest jeszcze jeden bałwan, który patrzy bezpośrednio w żywopłot. Rzeczywiście! No, jest tutaj ten, dobra. Ten, o kurde. Ale patrz, jeszcze jest ten, ten za człowiek. Dobra, dawaj. Dobra. O! Też bym w niego strzelił. I co? Nie. Nic. Siódme pytanie. Ej, nie może dojść do 10, bo dostanie podwójnie. 20 punktów. No nie, wtedy ej, to ja nie wiem, jak my mamy wygrać w drugiej rundzie. Tak się nie bawimy. Ej, dobra. Moje pytanie brzmi. Czy jesteś koło żywopłotu? Czy widzisz żywopłot? Tak, widzę. Czy tamte widzą, te daleko, które też... Nie widzą. Czyli musi być tutaj, jeden to z tych. Musi być on. Jeden musi z tych, czekaj, ten widzi, ten nie widzi chyba. Ej, czekaj. Czy widzi? Jak myślisz, to musi być jeden z tych. Dobra, sprawdzam tego. I co, nic? To, nic? Nie! Teraz ósme pytanie! Teraz. Co się dzieje? Ej, dobra. Michał dobra, jest mistrzem dobra. Chowanego. Mistrzem propchata. Czy widzisz tą szafkę taką metalową przed sobą? Nie, raczej. Nie widzę nic. Dobra. Nie widzę żadnej szafki. To jest on. To jest on. Wiesz już, który to jest. Też tak myślałem. Nie. Co? Co wy tam widzicie? Co się dzieje? Czy to jest dziewiąte pytanie i ostatnie? Co? Ja mam ostatnie pytanie, ostatni strzał i co? Ej, koniec? Patrz, dobra, to jest tam, najważniejsze tam pytanie, za niebieskim. Stary. Patrz, tam za niebieskim, tym czy czekaj, tym. Podlecę. O kurde. Czekaj. Tam. Ej! Tam, wiem, tam który to jest! Jeden po wiem, jeden pośrodku wszystkich. No. Michał, czy jesteś tym bałwanem, o którym mówimy? Nie musisz sprawdzić. Nie da się go trafić! Czekaj! Da się. Dobra. Czy to ty? Tak, to on! Tak! Chodź go cochlać, trzeba go zabić go. Jest, dobrze, ale on.
O kurde. W opór trudno, w opór, naprawdę. Dobra, ale to jest nauczka dla nas na przyszłość, żeby jak stawiać, no. Nie? W sumie też się nauczymy. Dobra, to co? Chowamy Dobra, się. Czyścimy mapę. Lecimy do kolejnej rundy. Dobra, ja czyli jak prezentuje się nasza punktacja? Ty masz ile? Cztery? Ja mam cztery. Ja mam trzy punkty, a Michał ma dziewięć punktów. Fuck, dobra. Czyli w tej rundzie musimy dać sobie wszystko, a Michała trzeba rozwalić. 200 IQ! Idealnie pokazał. Ej, w ogóle, tak przy okazji, korzystając z okazji, że nic się nie dzieje, to zapraszam wszystkich na mojego Discorda, ponieważ stamtąd biorę widzów do następnych odcinków, na przykład do Simona i tak dalej, które będą się pojawiać już niedługo, więc zapraszam, w opisie jest link do mojego Discorda. Jak wejdziecie, napiszcie do mnie najlepiej prywatną wiadomość i wtedy ja dam wam rangę. No i oczywiście, jeżeli chcecie zagrać na tej mapce, to słuchajcie, w opisie także znajduje się kod do tej mapki. Właśnie za chwilę ją, czekajcie, bo już sprawdzałem niedawno, tak, tutaj jest. Opublikuj swoją mapę, publikuję ją i wpisuję wam kod na samym dole w opisie. Więc jeżeli chcecie, to zagrajcie sobie ze znajomymi, bo jest naprawdę super zabawa. Dobra, jestem ready. Dobra, to wychodzimy i... O! Co się stało? I rozwaliłem tam ścianę. Przez przypadek. Ej, jakie tam jest skupowisko bałwanów, on tam musi być. Ej, on tam na pewno jest. Ale ty... Ej, tutaj jest, może tutaj Mind Games są. Może nie? O, tak, tak, no, dobra. A czyli jak co, Michał, zaczynasz? A na dole, to nie wszystkie nie spadną? Tak, nie wiem. Tak, tak. I może tak, może to jest dobry właśnie sposób na pierwszą rundę. Czy... na czymś stoisz? Tak. O! Ej, co tam się poruszało? Tam się coś... tam się bałwany poruszał, widzisz? Ale to one się bugują, wiesz? Bałwany. Okay. Dużo się ruszają. Kolejny mind game to jest. Dużo rzeczy w sumie jest na wysoko. Ej, on... A ja strzelam. Ej, ja wiem, gdzie on będzie. Patrz, on będzie tutaj. Jak nic, to jest taka podpucha. Gdzie żeś strzelił? To właśnie nie tam, gdzie chciałem. Jak to? Jak to? Nie trafiłeś? Nie no, moje pytanie brzmi... Czy... jesteś... odwrócony w naszą stronę, że... Nie, czy widzisz nas? O, czy widzisz nas? Tak. Tak? Widzisz nas? Dobra. Próbuj tą wieżyczkę, bo... No, ja też myślę... Dobra, uwaga! O nie, jeszcze jeden go trzyma! Nie! O nie! Ej, tam na dole jest jeszcze jeden. Co jest? To nie jest na samym dole, bałwan? Ale... O nie, tam z tyłu jest na samym dole. No, moskitu. Za tymi łodziami. Ale to... czyli to nie... Kurde. Co? Stoi na czymś, czyli musi być którymś... Ale może być na bałwanie chyba, nie? Mogę być nad, mogę być pod. Otóż to. Mogę być nawet w przyczepie. Czy jesteś na białej... nie, przepraszam. Czy jesteś na żółtej stronie mapy? Tak. Tak? O kurde, ale nam zawędziło wszystko. Brawo, Michał. Dobrze. Zawędziło nasze poszukiwania, stary. Ej, i patrzy w naszą i stronę, pamiętaj. Na żółt... Ej, mały z bałwanów na żółtym. Ej, odwróćcie się na chwilę. Jest na wysokości, dobra. Proszę, chodź, się chowamy chwilę, się. Muszę coś sprawdzić. Dobra, chowamy się tutaj, gdzie byliśmy. Czekaj. Dobra, już. Nie jestem na... Na żółtym. Kurde, nie jesteś? Nie jestem na żółtym. Dobra, uwaga, jesteśmy. Kurde, nie jest na żółtym. Czyli jest na białym. Czyli I jest patrzy na... w naszą stronę. I jest na... mniej więcej... Czy ja myślę, że to jest... O nie! Ej, dobra. Przez przypadek wziąłem bałwana tak jakby do ręki. Jednego. Tego właśnie wziąłem do ręki. Dobra, bo wiesz dlaczego go tam nie było? Bo on przecież stoi na czymś! A on to był na ziemi. Zapomniałem. Kurde. No, no i jest na wysokości. I nas widzi. I nie jest na żółtym. Czyli jest... na białym. Jest na białym. Chodź tu. Dobrze, czwarte pytanie. Moje pytanie brzmi, czy... O nie. Czy jesteś na lampie? Tak, jest na lampie! Teraz są które? Pierwsze czy drugie? Pierwszy, ja strzelił w lewy. Ja też. Uwaga. Nie! No dobra. Piąte pytanie. Ej, w ogóle i tak się... I przez przypadek wam powiedziałem, że jestem na białym w ogóle. Teraz ogarnąłem. Co? Dawaj, kolejne pytanie. Kolejne no to teraz pytanie. Ty, Michał. Ja już strzeliłem. Ale co, gdzie strzeliłeś? Ale tutaj nie zapytałeś. Na blisko bałwana. Nie zapytałeś. Czemu? No to zadaj pytanie jeszcze. Szóstka teraz twoja. Ale wiem, ale zadaj pytanie, bo nie zadałeś żadnego. Nie no, zadałem. A nie, faktycznie. A, no, zadałeś. Gdzie jesteś ostatnim bałwanem na lampie? ostatnim bałwanem na lampie? Tak.
Tak. A, nieważne! Ej, bo nie widziałem lampy, za to, bo nie wiem, strzelać, zabić go! Zabić go! Zabić go, dobrze! O nie, spadłem zabić go! Spadłem pod mapę, nie! Nie mogę strzelać! Nie! A! Zabić go! Nie mogę strzelać! Jest! Dobra, teraz ja się chowam. Smutek. Dobra. Czekajcie, jeszcze. Dobra, uwaga. Start! Wychodź! Co to za ściana? Poczekaj, zaraz mi się uda. Kto zaczyna? Ja mam 3 punkty. Dobra. Dobra. Najnudniejsze pytanie chyba. No. Ty jesteś na pomarańczowym? Tak. Ale trafiony, trafiony. Strzel w niego. Co? Trafiliście? Nie, trafiliśmy. Dobra, to dawajcie kolejne pytanie. Drugie pytanie. Czy widzisz napis Jack? A nie. Tak, to jest. Było pytanie być albo nie być, teraz to ciężko coś wykminić. Dobra, teraz trójka, tak? To jest. Dobra, trzecie pytanie. Dobra, trzecie pytanie. Czy widzisz tą otwartą przyczepę? Widzę. Czyli jesteśmy zamknięci w tamtym obszarze póki co. I to czwarte pytanie teraz będzie. Tylko, że ja nadal nie mogę strzelić. Ja ci powiem, którego rozwał. Widzisz się tego tutaj, tego nade mną, pode mną. Zostaw. Nie wiem, czy... Ten. Ten przede mną teraz. A, dobra. Ten. Nie. To nie był on. Teraz czwarte. Czy widzisz nas? Nie. Nie widzi nas. Okej. Ale słyszę. Dobra. To ty strzy... Dobra, ej. O Boże, jak z zaskoczenia. Dobra, czekaj, to jest teraz piąte pytanie. Czy widzisz tylko przyczepę? Co to znaczy? Jeszcze raz. Czy masz przed sobą... Dobra, nie. Nie, dobra, nie zmarnuj. O nie, dałem wam przyczepę. Weź tego tutaj. Tego pode mną. Którego? Tego, tutaj. Tego. Dobra. Teraz siódma. To nie Piotrek. Siódme już? Nie, no. Tak? Tak. O kurde. Siódme pytanie, no. Nie, szóste jest. Szóste? Dobra. No ja byłem... Okej, szóste. Matematyka taka trudna. Szóste. Dobra, on jest któryś z tych rządków, a ich jest tyle, że wystarczy do końca tego. Dawaj. Kurde, nie wiem, który. Stoi ci na głowie bałwan? Nie weź, on nie może stać pod bałwanem, to jest... Nie da się tak, chyba. Chociaż może da się na siebie bałwana rzucić? Nie! O, znowu z zaskoczenia, Michał, jak ty strzelasz w ogóle? Weź, cośkolwiek musisz, powiedz! Boże! Musi być, wiesz, emocje muszą być. Dawaj, dobra. Ósme, tak? Siódme pytanie, siódme teraz. Tak, czy widzisz szafkę tą żółtą z takimi żółtymi tymi półkami? Jakimi żółtymi półkami? No to taką metalową. Taką metalowo-drewnianą, tak, żółtą? Tak. Taką, tak, co ma takie... Tak, co ma takie metalowe, metalowe tak, boki, albo jakby tył ścianki ma... To widzę. 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 Tutaj. Dobra, jest teraz ósmy, tak? Tak. Blisko. Jeszcze dwa pytania zostały do końca. Proszę. Co to ja się najsłabiej schowałem? No. Masz 10 punktów, tak? 10 tak, punktów. Mam 10 punktów. O nie! Znalazł. No nie, bez pytania! Znalazł. Nie. Nie. Czyli co było? 7, tak? 7. 8, a nie, 8 pytanie. Czyli mam 12 punktów. Ej. Teraz ostatnia runda już Michała. Czyli tak naprawdę ty już nie... No. Ale możesz jeszcze być drugi w sumie. Jeżeli zabijemy go za pierwszym razem. Ryk, dawaj. Czas na ostatnią rundę w tym odcinku. I uwaga, co tu się dzieje? Tyle bałwanów jeszcze nie było w żadnym odcinku. Znaczy w żadnej rundzie. W żadnym odcinku też. Co? A rzeczywiście, i to ile? Dobra, kto zadaje pierwsze pytanie? Dobra, dawaj ty. Dobra, ja? Zadaj pierwsze pytanie.
Czy jesteś na ziemi? Nie. To jest bardzo dobre pytanie. Wychodzi na to, że to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ tych bałwanów nie jest dużo na wysokości. Ale trochę jednak jest. Myślisz, że może być na tym tutaj? Bałwan na bałwanie, tutaj na blisko? Tutaj najbliżej jak się da, ten na przykład, taki też podpuszce. Też może być. Jako jedyny jest, tam są na niebie. Dobra, ale zobacz. Patrz, te bałwany są zestakowane, więc to nie może być on. Tutaj ten bałwan jest taki dziwny, tam na lampie są dwa, ale to wystarczy zabić jednego i... No dobrze, się zastanówcie, macie jeden strzał. Właśnie, jeden strzał, żeby Eryk, więc ja mogę mieć w sumie gdzieś. Ej, Eryk, chcesz strzelić pierwszy strzał? Jako że... Właśnie, strzel ty pierwszy. Mm. Jako że... A potem ja będę strzelał. Ty zadajesz pytanie drugie, a ja... Dobra. Żeby było, że... Foka! Dobra. Strzelasz? Nie, ty strzelasz. Dobra, ja strzelam. Dawaj! O! Nie, to za proste by było, prawda? Nie. To byłoby za proste. No, wydaje mi się. Kurczę. Tak. Dobra, ej, teraz twoja. Dobra, teraz ja. Na pytanie. Kurde. Da. Nie. No da, mogę ci podpowiedzieć? Dawaj, podpowiadaj. No to tak cicho, na przykład, tak cicho. Na przykład, czy jest, czy patrzy na nas, albo, no, czy widzi nas? Ej, Michał, patrzysz na nas. Czy widzisz nas? Widzisz nas? Widzisz nas? Proszę, powiedz. Widzisz nas, czy nie? Nie. Ostatnio, żeś wygrał? Aha! Co? Co? Ale żeś dał podpowiedź! Dobrze. Ale żeś dał podpowiedź. Skłamałbym. Dobrze. Czyli on jest albo na lampie, albo na tej, albo na choince. To jest ten środkowy. Nie może być środkowy. Nie. Czyli może to jeden z tych trzech. Dobra, muszę trafić teraz, no. Muszę po prostu. Musisz? Dobra, robię to. Odsłoniłem go, czy nie? Nie. A co z tamtym? Czemu tamten nie spadł? Z góry? Teraz pytanie? Co? Trzecie moje pytanie, trzecie, tak? Trzecie. I ty strzelasz, tak? Dobra. Moje pytanie brzmi następująco. Czy stoisz na bałwanie? Nie. Słuchaj, Jezu, dla mnie jest tak. Słuchaj, jest tylko tak. Mi się wydaje, że to jest... Tylko choinka. No. Tylko choinka, no. Ewentualnie czekaj. To jest choinka. To musi być choinka. Na 150%. I słuchaj, remisujesz teraz, ja z nim. Uwaga, dawaj. 3, 2, 1, strzelamy. Nie mogę strzelić, zbagowało. To ja strzelę. To nie? Co? To nie choinka! Jak to możliwe? Ale on już wygrał. Czekaj, gdzie on? Czekaj, on się z nas śmieje. Czy on jest gdzieś poza mapą? Mi się wydaje, że on tutaj jest. Ale... Ja sobie stoję obok niego teraz. Co ty gadasz, że on... Tak mi się wydaje. Nie widział nas, rzeczywiście on nas nie widział. On jest tu! Nie? Co jest? On jest... Czekaj, a ten widzi nas, bałwan? Widział nas wtedy? Ten bałwan też nas nie widział wtedy. Czy to ten? Też nie? Co nie. jest? Gdzie ten bałwan? Michał, gdzie ty jesteś? Liczę rundy. Gdzie ty jesteś? Jak to jest możliwe? Czekaj. Ten? Czy to jest ten? Ten? Też nie? Nie. To jest ten na samochodzie. Jak nic. Nie? Tutaj był. Gdzie ty byłeś? Tu jest na samochodzie. Michał, gdzie ty jesteś? Nie, Michał jest mistrzem. Co jest? Tu jest! Gdzie ty byłeś? No skopu, gdzie byłeś? Już wam pokazuję. Na paleciaku? Chodźcie do mnie tu. O nie, gdzie? Na tej półeczce. Co ty gadasz, że ty byłeś tu? Serio? Tak, byłeś? I dlatego nas nie widziałeś, a ja myślałem, że on byś nas widział normalnie, gdyby nie to, że ta górna półka ci przeszkadza. Dobra, czyli ja mam ile punktów? Ja mam... Eryk ma... jest ostatnie miejsce, trzecie miejsce, tak, masz punktów 10. Ja mam punktów 12, a Michał ma punktów 9999. Brawo, gratulacje. Czekaj, brawo, normalnie, gratulacje. Normalnie zrobię ci... Czekaj, patrz, zrobię podium? Ci... Podium. Taneczne ruchy. Zbugowane. Mój też się tańczy. A mój tańczy. Ale Michała tańczy, bo wygrał. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, słuchajcie. Nie. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapę w górę, o tym, żeby zasubskrybować kanał razem z dzwoneczkiem. Widzimy się już niedługo. Już w sumie za 2 dni, bo co 2 dni odcinki, pamiętajcie o tym. Na razie, ho. Cześć. Hello. Michał się nie żegna, on jest zwycięzcą. Siemanko. Na razie, hej.